I witam was wszystkich bardzo serdecznie już w ostatnim odcinku albo sesji. Nie jestem jeszcze pewien, ale podejrzewam, że raczej odcinku. Gdyż, jak wspominałem na początku, wygranie walki z Serafinem jest kompletnie opcjonalne, więc ja po stronie Niobe pokażę wam, co się stanie, jeżeli tą walkę spieprzymy, bo fabuła wtedy idzie delikatnie w inną stronę. No ale trochę szkoda, że tak wyszło, że akurat po stronie Niobe, bo z tego, co mi się wydaje, ścieżka Niobe jest bardziej kanoniczna, ta końcowa ścieżka, ponieważ jak w filmie Matrix Rewolucja jest scena, jak Niobe rozmawia z Morfeuszem i ona mówi, że tuż przed atakiem strażników ona była u wyroczni, z nią rozmawiała. Ale do tego nie dojdzie, jeśli przegramy tą walkę, bo wtedy Serafin powie, no że ja jednak się pomyliłem i no nie zabiorę cię do wyroczni, no bo nie mogę, takie procedury, bla bla bla. Ale ja to zrobię, ponieważ cały ten rozdział następny po Serafinie jest identyczny po obydwu stronach, więc nic za bardzo nie tracicie. Dobra, dawaj, Soluwa. Pokaż, no co cię stać. A, generalnie dosyć rzadko korzystałem z tego, a to jest bardzo przydatne, no ale cóż. Dobra, to ja po prostu nie będę używał koncentracji, mam nadzieję, że nie wygram tej walki przez przypadek, ale jak tak będę na pałę walczył z Serafinem, to raczej mi się to nie uda, bo jak widzicie, on kontruje wszystkie moje ataki. Dobra, po prostu może mnie sklep. Ale jest jeszcze coś tej grze takiego jak kontratak, że jak on wykonuje kontrę. A, nie, jednak nie. Dobra. No, myślę, że szans na zwycięstwo w tej akcji już nie mam. 18%, 15%. Dobra, kończ waś wstydu oszczędź. No, klep mnie. No i koniec walki. A, to się pocałuj w dupę. Dalej nie muszę uważać, żeby nie gadać za blisko. Niobe. Znamy się? Znasz mnie, po prostu mnie nie poznajesz. Mówisz mi, że to ty jesteś wyrocznią? Wiem, że to nie będzie łatwe dla nikogo z nas. Zmiany nigdy takie nie są. Chciałabym, żebyś wciąż posiadała twarz, którą zapamiętałaś. Ale przepadło. Jeśli naprawdę jesteś wyrocznią, powiedz, czy ci uwierzę. Na ten moment nie, ale uwierzysz. Czy zamierzasz powiedzieć mi coś, co sprawi, że to kupię? Daj spokój, Niobe, wiesz, że nie mogę. Czemu? Bo nie mogę cię zmusić. W końcu coś znajomego. Tak jak mówiłam, możesz nie rozpoznawać twarzy, ale to, kim jestem i w co ty wierzysz, oznaczają to samo. Mogę spytać, co się stało? Merowing ostrzegł mnie, że jeśli dokonam pewnego wyboru, to będzie mnie to kosztować. A on z reguły dotrzymuje swojego słowa. Co to był za wybór? Taki sam, jakiego ty będziesz musiała dokonać. Który albo pomoże Neo, albo nie. Neo żyje? Tak. Poruszył swą duszę i odseparował swój umysł od ciała. Teraz utknął w miejscu, które jest pomiędzy tym a twoim światem. Możemy go uwolnić? Trinity może, ale będzie musiała przejść przez piekło, by tego dokonać. Czy mogę pomóc? Dlatego dzwoniłam. Nie mogę powiedzieć, co się wydarzy. Jedyne, co mogę zrobić, to dać nadzieję, że jeśli dostaniesz szansę, to zdobędziesz się na odwagę zrobić, co możesz. Chcesz mi powiedzieć, że wiesz tyle, ile potrzeba. Ja wiem. Wiem, że to wszystko to początek drogi do końca. Nie rozumiem. Nawet ja nie widzę końca. Końca,
Mówisz mi, że świat zmierza ku końcowi? Tak. Jeśli nie jesteśmy w stanie ocalić końca. Mówisz o Neo? Mam na myśli nas. Ścieżka wybrańca jest jedną z wielu. Ja mam rolę do odegrania, tak jak było. Już czas. Musisz już iść. Czekaj. Potrzebuję więcej informacji. Skąd mam wiedzieć, co robić? Jest takie jedno stare chińskie przysłowie. Serce nigdy nie mówi. Ale musisz go słuchać, by się dowiedzieć. Ty wiesz, Niobe. Zawsze wiedziałaś. Życzę ci powodzenia i odwagi. Dzięki. Nawzajem. Cholera, nie ciebie oczekiwałem. Ale być może pomożesz mi go znaleźć. Jesteś agentem? O nie, już nie. Z czym jesteś? Ja? Można powiedzieć, że jestem Alfa, twojej Omegi. Jestem początkiem twojego końca. Mikrofonu, bo się robią przez stery. Właśnie, cutscenka, którą przed chwilą zobaczyliście, to byłaby cutscenka, którą byśmy mieli, gdybyśmy wygrali tą walkę. Ponieważ ona się delikatnie różni od ścieżki Ghosta. Ale dzięki temu, że... No ale dzięki temu, że... Dzięki temu właśnie, że... sobie przejebaliśmy celowo walkę, przechodzimy od razu do ostatniego rozdziału gry. I widzę już, że jest grubo, bo jest dokładnie ten sam błąd, który był po stronie właśnie Ghosta. Tylko, że tym razem jest gorzej, bo musimy prowadzić, no ale co zrobić? Więc, no cóż, no to będzie gruba akcja. Ewentualnie... Dobra. No cóż. Chyba, że zmieniłbym rozdzielczość, to może to by coś pomogło. Dobra, ja generalnie nie wiem, co się dzieje. Ja mam nadzieję, że nie skończy się to za bardzo reinstalem gry. No na razie on to muszę polegać na strzałce. Ale mam tutaj... No, powiem szczerze, że liczyłem na to, że po stronie... Właśnie na Niobe nie będzie takich patologii. Dobra, trzeba się zatrzymać. I się rozejrzeć, gdzie mamy... Okej, okay, chyba coś widzę. Aczkolwiek... No nie zupełnie. Wy coś widzicie? Bo ja niekoniecznie. Dobra, ja zaraz wracam, coś na to postaram się poradzić. Witam ponownie. W końcu sukces. Tak powinien wyglądać ten poziom, a wyglądał, jak zapewne pamiętacie, jak wyglądał. Musiałem reinstalować grę,
Ponieważ zainstalowałem sobie patcha na widescreena, no i niestety jedyną opcją, żeby go się go pozbyć było. Jedyną opcją, żeby się go pozbyć było po prostu odinstalowanie gry i zainstalowanie jej ponownie. Jak, Boże, jak ja się męczyłem z tym, bo jak zapewne pamiętacie, płytkę zgubiłem jedną płytkę do tej gry, więc musiałem wgrać jeszcze, znaczy się zgubiłem płytkę, na której była był playdisk się nazywało, bez której nie można odpalić gry. Więc musiałem sobie jeszcze ogarnąć kraka, no CD. No cóż. No ale teraz możemy sobie pograć, bo o ile jak graliśmy Ghostem, to jeszcze jako tako szło przejście tych poziomów, bo się po prostu strzelało i trzeba było, wystarczyło po prostu spamować. I to było wystarczające. Ale po stronie Niobe to już stwierdziłem, że ni chuja i no i niestety musiałem pozbyć się White Patcha. A, spolszczenia nie wgrałem ponownie, bo zapomniałem. Ale myślę, że jeśli chodzi o dialogi, to nie powinno być problemu. Gdyż one są wszystkie identyczne, tak jak po stronie Ghosta, bo teraz gra wygląda identycznie z tą różnicą, że teraz to my prowadzimy. Ale jeśli chodzi o rzeczy pod tytułem cutscenki i tak dalej, no to zostaw mnie. Dobra, ja już tutaj się pogubiłem trochę. Generalnie sterowanie tym poduszkowcem też nie jest takie złe. Generalnie spoko ze strony twórców, że pokusili się jeszcze o stworzenie poziomu w świecie realnym, a nie tylko w Matrixie. Bo to jednak jest jakaś wartość dodana. Wiadomo, że te poziomy mogą w tych czasach nie robić wrażenia, ale 2014 rok, pa... Znaczy 2003 albo 2004 rok, panie. No powiem, ja z moim kolegą to myśmy się jarali tą grą i nawet były dyskusje, która gra jest lepsza. Władca Pierścieni, Powrót Króla czy ta? Bo graliśmy właśnie głównie w tamtym okresie w te tytuły. Znaczy się ja grałem, bo kolega tam jeszcze miał... W tamtym okresie grał chyba w GTA Vice City, które miało premierę chyba rok wcześniej, 2002 rok, z tego co pamiętam. No i tyle, no. Ja niestety nie grałem w Vice City, nie mogłem mieć Vice City, no bo mój ojciec miał coś przeciwko, żebym grał w tego typu gry, no ale cóż. Myślę, że chyba i no możliwe, że miał rację, może nie. No ale cóż, no bo GTA od zawsze w Polsce było, o kurwa, się wrąbałem w ścianę. GTA od zawsze było symbolem pod tytułem nie mam 18 lat i tak w to gram. To jest bomba. No i teraz powiem szczerze, że nie jestem pewien, czy ta bomba może nas dosięgnąć, jak gramy na Yobi. Być może nie, ale ja wolałbym tego nie sprawdzać i się nie zatrzymywać mimo wszystko. Zresztą uciekanie przed tą bombą też nie jest jakieś trudne, ale czasami właśnie ten poziom jest tak zrobiony, że może się czasami coś tam zakołować. A wyobraźcie sobie w tamtym stanie jeszcze nagrywać ten poziom, jaki był. No ale niestety, o ile te Matrixowe poziomy są dostosowane do White Patcha, to niestety na te ostatnie poziomy nie są. No ale to jest koniec poziomu. Generalnie mam wrażenie, że jak się gra na Yobi, to te poziomy są krótsze.
to EMP. EMP. Armed and ready. How long do we have? 8, 7, we gotta wait until they're all in range. 5, 3, 2, come on. 1. Steady. Shit now! Punch it now! Now! I cyk, dwójeczka. No, no to jedyne co nam pozostaje, obejrzeć cutscenkę. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Jak myślisz, co się potem stanie? Nie mam pojęcia. Ale coś czuję, że to będzie jazda bez trzymanki. Mniej niż 12 godzin maszyny się przejadą, jebać to. Mr. Anderson, welcome back. It ends tonight. Neo. He fights for us. Nice to have something to look forward to. Indeed it is. No. No to to by było na tyle, jeśli chodzi o ścieżkę Niobe w grze Enter the Matrix. Czy jest ona lepsza, czy gorsza od ścieżki Ghosta? Myślę, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda ścieżka ma swoje wady i zalety, swoje ekskluzywne momenty. No i w sumie ja na przykład, jeśli chodzi o ścieżkę Niobe, to dałbym na plus to, że jest, że w poziomach z samochodami się prowadzi auto zamiast prowadzi się osłonę ogniową, jak w przypadku Ghosta. Co według moich preferencji, to ja wolę prowadzić auto niż właśnie bawić się w osłonę ogniową. No i generalnie mi się wydaje, że momentami ścieżka Niobe jest trudniejsza od Ghosta, ponieważ Niobe ma więcej takich pojedynków, które są wyzwaniem, jak na przykład ten moment, jak się walczyło z agentem w samolocie, albo z tym albo z tym sługusem Merowinga, to też ekskluzywny moment był dla Niobe. No ale tak naprawdę to nie mam, tak szczerze mówiąc, takiej odpowiedzi, którą ścieżkę bardziej preferował, bo i Ghost ma fajne momenty, i Niobe, ale to już mniejsza o to. Powiem tak, moją opinię na temat tej gry zapewne już znacie. Uważam, że jest ona, mimo że technicznie jest ona słabsza od Matrix Path of Neo, to jednak jeśli chodzi o content, no to przegrywa. To przegrywa z tą tytułem, który wyszedł rok później. Bo generalnie problem z tymi grami Matrixa jest to, że ktoś, kto za bardzo nie interesuje się uniwersum Matrixa i nie jest fanem tego właśnie uniwersum, raczej ani w tej, ani w tamtej grze nie odnajdzie po prostu frajdy, ponieważ no, obie te gry są dosyć frustrujące. Ponieważ Matrix Path of Neo też ma swoje grzeszki, jak na przykład słaba grafika dosyć. No przepraszam, ale moim zdaniem Matrix Path of Neo ma nawet gorszą grafikę od Enter the Matrix. Dalej... O, i znowu słyszymy Going Under, cichutko. Fajna nutka, polecam. Ale no, mniejsza o to. Generalnie to ja myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek specjalny, bo jeszcze nie pokazałem wszystkiego, co ta gra oferuje.
I myślę, że w następnym. No, pokażę, co jeszcze można porobić w tej grze. Ale póki co, no to. To by było na tyle. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.